duże brawa. Marcin, poniekąd spełniłeś swoje marzenie. Może nie do końca chciałeś zostać wicemistrzem Polski, ale... Ale no, wyszło jak wyszło, czyli ten... Na pewno się nie spodziewałem, że tak to się wszystko potoczy, bo punktowo na koniec roku przed ostatnim rajdem raczej było to niemożliwe, gdyby się nie podziały różne rzeczy. No ale pojechaliśmy sportowo z nastawieniem, że się ścigamy, a że może pech nas w końcu też przestanie prześladować samochodem, bo sporo tych awarii w tym roku. No i pojechaliśmy swoje, wygraliśmy ostatni rajd, konkurencja trochę położyła się na końcu, no i wyszło jak wyszło, także wicemistrzostwo Polski, jesteśmy satysfakcjonowani. No właśnie, bo jesteś znany z tego, że albo idziesz wszystko, albo coś cię trapi, jakieś awarie. Powiedz mi, co było tak najtrudniejsze w tym sezonie? No w sumie to prawda, bo jak nawet ktoś mi ostatnio powiedział, jakoś nigdy nie przykładałem tego wagi, ale statystycznie na 6 rajdów 3 wygraliśmy, a 3 nie dojechaliśmy z powodu awarii samochodu, czyli to wszystko wygląda zero-jedynkowo. Awarie, nic poważnego w konsekwencjach, bo 2 razy się paliliśmy, także gdzieś tam mieliśmy kłopoty trochę z paliwem, coś tam było urwanego, jakaś płoś, wałek sprzęgłowy w skrzyni, takie awarie, że tak powiem, mechaniczne. No nie że urywaliśmy koła od drzewa, tylko gdzieś samochód nie wytrzymał tego do końca. Słuchaj, wszyscy są ciekawi, co będziecie robili w 2016 roku? No chcemy pojechać Mistrzostwa Polski, bo gdzieś ten Mistrz Polski jest z tyłu głowy i to jest, że tak powiem, nasz cel. Pojedziemy również CES, czyli rundę centralnej Europy. No i wybrane rundy Pucharu Świata. Mamy taki plan, żeby pojechać pierwszą rundę w Rosji w lutym. A czas pokaże, bo jeszcze nie mamy kalendarza do końca startowego, jak to się będzie działo w Polsce, więc wtedy będziemy dopiero wiedzieć, co dalej. A powiedz mi, czy to prawda, że pojedziecie na Speedway? To znaczy, czy to prawda? No, na tą chwilę jeszcze nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Mamy takie plany, że tak powiem, ale to się wszystko rodzi, także idziemy testować jeszcze jeden samochód, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Czego mogę ci życzyć w przyszłym roku? A czego? Nie awarii.